Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest to dla mnie bardzo ciężka audycja z dwóch względów. Po pierwsze, poruszany w niej temat, czyli krzywda zwierzęcia, jest dla mnie bardzo przykra, ponieważ, jak Państwo zapewne wiedzą albo i nie wiedzą, ja bardzo kocham zwierzęta. Angażuję się w pomoc, w aktywną pomoc zwierzętom, i dużo jakby no w swoim życiu się zajmowałem różnymi psami, o których tam, powiedzmy, no właściciele nie dbali tak, jak powinni, więc dla mnie to są rzeczy ważne. Drugi powód, dla którego jest to dla mnie ciężka audycja, jest taki, że mam bardzo dużą ochotę kląć, wyzywać, bluzgać. E, najgorszymi słowami, ale wiem, że muszę się powstrzymać. Po pierwsze, dlatego, że e, nie chcę zejść do poziomu hamidła. E, po drugie, wiem, że zostałoby to użyte przeciwko mnie. E, no i tyle, no wystarczy. Przeczytam Państwu na samym początku, e, może materiał ze strony poranny.pl, a to wszędzie pisze mniej więcej to samo. Żeby Państwo wiedzieli o co chodzi, uwaga, czytam. Policjanci wraz ze strażnikami z ekopatrolu Patrolu wkroczyli w piątek rano na posesję byłego kandydata na prezydenta Białego Stoku. Mieli podejrzenia, że Krzysztof K może zaniedbywać swojego psa. Obawy potwierdziły się, pies został K odebrany i trafił do białostockiego schroniska dla zwierząt, a były kandydat na prezydenta do policyjnego aresztu. Wychudzony, pokryty własnymi odchodami, głodny, bez dostępu do wody, przywiązany czterometrową smyczą do budynku. W takich warunkach żył dziewięcioletni Nero, pies, którego właścicielem jest były kandydat na prezydenta Białego Stoku, Krzysztof K. W piątek rano na posesję Krzysztofa K na białostockich starosielcach wkroczyli policjanci, stowarzyszącymi im funkcjonariuszami Ekopatrolu Straży Miejskiej. Podejrzenia, które mieli mundurowi dotyczące skrajnego zaniedbywania zwierzęcia, potwierdziły się. Na miejsce został wezwany inspektor z Białostockiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Nero został odebrany właścicielowi. Są podstawy, by uznać, że doszło tu do znęcania się nad zwierzętami. Mówi wprost Anna Jaroszewicz, prezes Białostockiego Oddziału TOZ. Pies został przez nas zabrany do lecznicy weterynaryjnej. To, co wiemy na pewno, to to, że pies jest wychudzony, bardzo zaniedbany, ma stare, nieleczone złamanie łapy. Po badaniach, Nero został przewieziony do białostockiego schroniska dla zwierząt, gdzie przechodzi kwarantannę. A jego właściciel Krzysztof K. może mieć kłopoty. Policjanci z, z trzeciego komisariatu prowadzą już postępowanie dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Co jest bulwersujące w tej sprawie, to to, że pies trafił do Krzysztofa K kilka lat w wyniku adopcji, czy chyba kilka lat temu, tu popełnili błąd ze schroniska w Sejnach. Jednak w 2017 roku do Tozu zaczęły wpływać sygnały, że zwierzę nie ma dobrych warunków bytowych. Inspektorzy Tozu byli wtedy na posesji Krzysztofa K. Nero był wówczas w dobrej kondycji a jedynym uchybieniem właściciela był brak aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie. Jak się okazało, Krzysztof K. szczepienia uzupełnił. Na tamten moment nie było podstaw, by odebrać nerw właścicielowi, mówi Anna Jaroszewicz. Znów jednak do obrońców zwierząt, ale też do dzielnicowego zaczęły docierać sygnały o krzywdzie zwierzęcia. Ta została przerwana w piątek odebraniem psa właścicielowi. Zaznęcanie się nad zwierzętami grożą 3 lata pozbawienia wolności. Aktualizacja. Krzysztof K. trafił do policyjnego aresztu. Jest podejrzewany znęcanie się nad zwierzęciem. Dobrze, szanowni państwo, ja, ja państwu wkleję ten artykuł oczywiście. E, będzie wklejony pod e, moją audycją. Chciałbym państwu powiedzieć, że ta sprawa jest przerażająca z wielu względów. Po pierwsze, jest to sprawa obrzydliwa, dlatego że pan Krzysztof K dostawał dużo jedzenia. Dostawał także dużo jedzenia dla psów, co było widać, ponieważ w otwieranych przez niego i pana Wojciecha S który powinien też być współoskarżonym, no ale zobaczymy, co tam dalej będzie, dostawali jedzenie dla psów. Dostawali puszki, jakieś tam rarytasy. E, powiem Państwu, że no rarytasy. No dzisiaj jak wracałem od fryzjera, to wstąpiłem do żabki, do żabki, żeby mojej żabce Fioniusi e, kupić. Kupiłem jej takie, taką wołowinkę e, fajną. No ale dobra, to nieważne. E, to, co jest po prostu no nawet nie bulwersujące, tylko totalnie wkurwiające. Nazwijmy sprawy po imieniu. To jest to, że pan Krzysztofka słynie z bardzo dużej wagi, waży nie wiem, myślę, że około 150 kg i powiedzmy sobie to wprost. Powiem to wulgarnie, więc jeśli mają państwo mniej niż 18 lat, proszę teraz wyłączyć tę audycję. ok? No to mówię. Wpierdalał jak świnia. Cały czas coś przeżuwał. Połykał, lubił podjeść, była to jego rozkosz życiowa. Pan Krzysztof K. doskonale wiedział, że jedzenie to jest wielka życiowa rozkosz. I mimo tej wiedzy, głodził własnego psa. Głodził własnego psa, trzymał go w brudzie, w syfie, nie leczył, nie dbał o jego leczenie, pies był odwodniony, nie miał wody. To jest pierwsza bulwersująca rzecz i przerażająca, że pan Krzysztof K głodził psa mając jedzenie. Podejrzewam, że tam masa jedzenia była wywalana, bo oni nie dawali rady zjeść, przejeść tego wszystkiego, co było im wysyłane. Jest to bulwersujące, bo wystarczyło wyjść 10 metrów, czy tam nawet mniej. Przejść się z tej cuchnącej kałem i wszystkimi innymi możliwymi zapachami kanapy do psa i dać mu coś do jedzenia. Nie robił tego. Drugą rzeczą, czyli mamy tu do czynienia po prostu z podłością, z ludzką podłością. Drugą rzeczą, która jest po prostu przerażająca, i proszę, żeby Państwo zwrócili na to szczególną uwagę, jest to, że pan Krzysztofka, a także pan jego współ. Nie wiem jak to nazwać, półmieszkaniec. E... Wiedzieli o tym od około roku, ponad chyba roku, że cały czas są wysyłane zgłoszenia do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, e, na policję, że oni tego psa źle traktują. Że pies jest głodzony, że pies jest e, zamykany cały czas. Taki pies powinien sobie często biegać. E, to jest tortura dla psa, jeśli on nie może wyjść na spacer, pobiegać, że jest trzymany. W, po prostu no, w miejscu gdzie no, nie może pobiegać, nie może się pobawić. Czy pan Krzysztofka wiedział o tym? Wiedział o tym, że jest o to podejrzewane, że może mieć problemy. Wiedział o tym, bo wielokrotnie o tym mówił. Mówił z udawaną emfazą, z, z udawanym oburzeniem niesamowitym, że jak oni śmią go w ogóle podejrzewać, że on zjadł tego Nera, e, że on go źle traktuje. Czyli wiedział, że są wysyłane zawiadomienia, wiedział, że ludzie wiedzą, że oni traktują źle tego psa, że go głodzą, i mimo tego, że wiedział, nic nie zmienił. I te, teraz ja proszę, żeby Państwo zwrócili na to uwagę, bo to jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że to jest ważniejsza rzecz niż cała reszta, o której jeszcze będę mówił. Co mogło być przyczyną tego, że pan Krzysztof K., wiedząc, że robi źle temu psu? Że są kontrole, bo były jakieś tam dwie czy trzy kontrole. Zakazywał, mówił wielokrotnie, nie, że nie pozwoli filmować psa. I chociażby, nie wiem, wziąć szlauf, zwyczajny szlauf, wypuścić psa, puścić strumień i to wymyć. Jeśli nie mają szlaufu, to nie wiem, chlusnąć wiadrem. Wziąć to jakoś szczotką, to jest 10 minut czy 15 minut, raz na tydzień, dwa tygodnie. No trudno mi powiedzieć, bo tutaj Fionusia nie ma żadnej budy, jest na bieżąco wszystko sprzątane i nigdy bym nawet nie pomyślał, żeby no nie posprzątać, czy, czy żeby pies był źle traktowany. Dla, dla mnie to jest w ogóle, kurwa, kosmos, za przeproszeniem. Muszę, muszę panować na całą, spokojnie Marek, spokojnie, nie możesz nic chlapnąć, bo znowu będą donosy wysyłali na ciebie. Wiedzą państwo, że wszystko, co powiem, to jest natychmiast wysyłane. Prokuratura, policja, CBŚ. Także jest stała ekipa, która tymi donosami nawet się chwali, że wysyła, więc muszę bardzo uważać. A mam ochotę bluzgać. Więc niech państwo o tym pomyślą. Jaka mogła być przyczyna, że on wiedząc, że może mieć problemy, nie poprawił warunków bytowych psa. Nie posprzątał klatki, nie rzucił mu czegoś do jedzenia. Słuchajcie, kupuje... Czasami pies Fionusia dostaje puchę, tak? Więc, e, więc powiem Państwu, że czasami rzadko, no bo to wiadomo, chemia, ona to lubi czasem zjeść. E, czasami nie ma czasu coś ugotować czy coś, no to e, czasem rzadko, bo rzadko, ale puchę dostaje. To, to kosztuje grosze. Duża puszka kosztuje kilka złotych. E, co to jest za problem? Zresztą oni te puszki dostawali dla psa. E, dlaczego on tego nie zrobił? Wiedząc, że uwaga jest skupiona, bo tam miał przyjechać ten e, pan z kanału Mariusz Jebak, czyli tam Mariusz Nieboży teraz e, miał kamerować tego psa, on wiedział, że będą problemy z psem. Dlaczego tego nie, nic nie zmienił? Moim zdaniem, moim zdaniem on tego nie robił, ponieważ to jest moje zdanie, mam prawo do subiektywnej opinii. Czerpał złośliwą, nienawistną satysfakcję z, z cierpienia psa. To jest moje zdanie. Mogą się państwo z tym nie zgodzić, ale teraz po prostu ja wiedziałem, że to są problemy z tym psem. Zresztą państwu mówiłem, że jeżeli to jest prawda z tym psem, to po prostu jest kanalią, a nie człowiekiem. E, dobrze. E, ja na przykład wiedziałem, że coś jest nie tak, bo jak oni tam piłowali drewno z tym panem Janem Elborodo, e, to ten pies e, wył, tak? No, psa się wypuszcza. Pies chce pobiegać tak. No w czym on by ten pies przeszkadzał? Sobie by... Zresztą Państwu wiele razy o tym mówiłem, usiadłby sobie, czy tam położył się przy bramie, szczekał na przechodzących normalny psi żywot, ale wtedy pies się jakby można powiedzieć spełnia, tak? Pojawia się energia, rozładowuje ją na szczekanie, a trzymanie psa w zamknięciu, gdzie nie widzi niczego, gdzie nie ma dostępu jakby do, do jakiegoś tak można powiedzieć towarzyskiego życia, nie widzi ludzi, nie, nie ma dostępu do jakichś nowych zapachów. To jest dla psa tortura. Bo to jest z tego, co ja pamiętam nie wiem, czy to jest wilczur, czy to jest kundel, jakiś większy mieszaniec, ale to są psy, które no, są towarzyskie, które potrzebują bodźców. I powiem Państwu, że moim zdaniem pan Krzysztof K. w środku jest po prostu złośliwą, mściwą kanalią ludzką. Bo to, co on robił, jakieś tam, wiadomo, że manipulował za pomocą płaczu, to, że był leniwy, nie chciał pracować, to, że wyłudzał w jakiś sposób, to było śmieszne, i ja, jakby nie miałem nic przeciwko temu. Ba, nawet byłem za tym, żeby im coś tam dawać, dlatego że oni kręcili serial. To jest jednak praca, co by nie powiedzieć. Natomiast teraz uważam, już znając sytuację, bo przecież nie było dostępu do widoku tego psa, że to jest, to jest moje zdanie, powtarzam, to jest po prostu zły człowiek. Zły człowiek. To mu wszystko można wybaczyć. Lenistwo, manipulacja, to było nawet śmieszne. To było fajne. Za to dostawali paczkę, pieniądze. Kręcili fajny serial ze zwrotami akcji, były kłótnie, godzenie się. To był serial. Ale serial przestaje być w jakikolwiek sposób interesujący, jeśli jakaś istota cierpi. A ten pies po prostu strasznie cierpiał. Moim zdaniem pan Krzysztofka w środku, teraz to już mam pewność. Jest po prostu najzwyczajniej w świecie złym człowiekiem. To jest po prostu zły człowiek. To jest przerażające, że ten pies był wychudzony, miał złamaną łapę, był odwodniony, był głodny. Widać, widać było i Państwo zobaczą, to na jednym ze zdjęć, że był wychudzony. Kolejną sprawą, która jest bulwursu, bulwersująca jest to, że od około dwóch lat, tak, od początku 2017 roku były powiadamiane o tym służby. Więc ja mam bardzo proste pytanie: co do cholery się dzieje z, ze służbami? Jakim cudem służby nie mogły tego sprawdzić? Jakim cudem służby nie mogły dopilnować tego, żeby temu psu się nie działa krzywda? E, także to jest jakiś skandal, to jest naprawdę skandal, że przez dwa lata, mimo że tylu widzów widziało, że coś tam jest z tym psem nie tak, że oni na to nie reagowali. Kolejną rzeczą oburzającą jest to, to są kłamstwa pana majora, współ. nie wiem jak to nazwać, współmieszkaniec, współ. Jak skończę nagrywać, oczywiście sobie przypomnę, jak to słowo brzmi. Jest to, że wielokrotnie pan major się kreował na osobę, która się zajmuje tym psem. Czyli pan major wyczuł sytuację, że ludzie mają coś do pana Krzysztofa K., że on tego psa źle traktuje, więc wyczuł tutaj jakby moment, że można zaplusować u ludzi wielu ludzi mu te paczki wysyłało ponieważ byli zadowoleni trochę zruszeni, że on tak o tego psa dba, no wiadomo rozpuszczalniki, nitroalkohol wizyty w banku bełkot, tak, człowiek, który ma IQ niewiele wyższe od nie wiem, od muchy owocówki ale dba o psa, czyli pokazał w sobie jakby taki okruch dobra, tak no ludzie ogólnie E, lubią tych ludzi, którzy dbają o innych. Ja na przykład takich ludzi bardzo szanuję e, i powiem Państwu, że na przykład no, mam takiego kolegę tutaj, który, no, jakby to powiedzieć, jest do tańca i do różanca, delikatnie mówiąc. E, nie jednego zęba wybił w życiu, tak delikatnie mówiąc, natomiast uwielbiał psy. Uwielbia, uwielbia i będzie uwielbiał, kocha psy, bo są lojalne, bo są wierne. Jak mi to mówił ludzie, to kurwa, pies cię nigdy nie zdradzi. Więc nawet tacy ludzie lubią psy i, i, i szanują to, że one są lojalne wobec nas i tak dalej. Więc no, jakby wzbudzał tę sympatię pan major, jakby tym, że dbało o psa. Czyli tu się okazuje, że pan major po prostu kłamał. Jadł Pysz psznie jadł, wielokrotnie w ciągu dnia mówi się, że jadł minimum 6-7 razy, a nawet kilkanaście razy na dobę i mimo wszystko nie wyszedł, żeby dać coś do jedzenia. Pies nie ma dużych wymagań, wystarczy raz dziennie psu dać jeść. Raz dziennie mógł wyjść, jak szedł sobie po papierosy, po rozpuszczalnik, po alkohol czy po cokolwiek innego i mógł temu psu coś dać do jedzenia, czyli tego nie robił. Jasno więc to wskazuje, że tych dwóch kretynów pastwiło się nad tym psem. To było pastwienie się bierne. Można się pastwić aktywnie, co jest karane, ale można się też pastwić biernie, czyli na przykład nie dawać jeść. Sami natomiast lubili wpieprzać i panikowali, gdy nie było czegoś do jedzenia. Gdy byli głodni, no to byli agresywni, wiadomo, Polak głodny to Polak zły, więc to są ludzie, których nie można powiedzieć, że to są kretyni i oni nie wiedzieli, że pies jest głodny. Musieli wiedzieć, bo sami wiedzą, że jak są głodni, to są źli, źle się czują, muszą zjeść i to lubią. Jednocześnie nie dawali tego samego psu. To są po prostu ludzkie bestie. Obok nich istota piszczała z głodu, a oni nie dawali jeść. Mimo, że dostawali całe paczki. Słuchajcie, ten dom jest wypełniony cały konserwami, jedzeniem dla psów, makaronami, cukrem. Słuchajcie, dostali cały taki wielopak że się tak wyrażę smalcu. Gigantyczne ilości jedzenia i słuchajcie, mimo tego pies zamknięty w gównach był głodny. Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest po prostu takie skurwysyństwo, że to się w mieść. mieści. Gdzie były służby? Kolejne pytanie, dlaczego Boboli 10, yy, główny człowiek, który tak tutaj yy, mówi, jaki to jest dobry, jaki to nie jest fajny, że sobie lubi wypić i tak dalej. Pytanie, dlaczego pan Jarek A, czyli znany spodniku Mexicano, przecież on tam był. Z tego co ja sobie przypominam, jak się wchodzi na posesję, to się widzi tę klatkę. Ona nie jest zakryta jakąś blachą czy czymś. Musiał widzieć, że z tym psem jest coś nie tak. Dlaczego tego nie powiedział? Dlaczego nic nie zrobił? Dlaczego nikogo nie poinformował? Po prostu miał na to wyjebane. Podkreślam, że sam widziałem jak tam pomagał Krzysztofowi K. w cięciu drewna i w tle było słychać bezustanne szczekanie tego głodnego psa. On wiedział przecież, to nie jest jakiś kompletny idiota. To jest człowiek z zaburzeniami osobowości. Prawdopodobnie ma jakąś manię wielkości, megalomanie, tak wielkie plany. On będzie znanym chłopowcem, on będzie miał pieniądze, tylko że jutro, tak? Od wielu lat, to już jutro, jutro, jutro. Tymczasem z każdym dniem, no coraz bardziej upada na zdrowiu myślę, przez alkohol, ponieważ jest nałogowym alkoholikiem. Ale nie jest jeszcze na tyle głupkiem, żeby nie skojarzyć pewnych faktów. Wychudzony, totalnie wychudzony pies. Słuchajcie, teraz widać zdjęcie, gdzie pies jest totalnie chudy. On był na tym y, cięciu drewna y, u pana Krzysztofa K. jakiś tydzień temu. To jest niemożliwe, że on nie widział y, zagłodzonego psa. Mógł coś zrobić. Także kolejne pytanie. Gdzie są redaktorzy? Ten niemiecki, który tam jest. Dlaczego nikt z nich nie reagował? Dlaczego nikt z tych ludzi? Gdzie jest ten słynny adwokat, który troluje, dzwoni do niego? E, tam namawiał go na sprowadzenie Jana Elborodo, żeby wyrzucić Majora. Gdzie ci wszyscy ludzie byli? Dlaczego nikt z tych ludzi nie mówił o tym, że dzieje się krzywda psu? Jeśli ktoś z nich mówił, to zwracam honor. Tylko no nie za bardzo sobie przypominam. Więc to jest skandal, że przez dwa lata działa się psu krzywda, i nikt nie zareagował. To jest skandal. Myślę, że w tym przypadku zmieniam zdanie co do tych paczek, chociaż moje zdanie nie ma tu nic do rzeczy. Ale uważam, że w tym momencie. <laughs> Przepraszam, trochę tracę głos. Więc gdzie byli ci wszyscy ludzie, gdy takie rzeczy się działy? Aha, właśnie, mówiłem o paczkach, przepraszam, ale mam zaniki pamięci. Ee, może, to, może to zapominalstwa, może to rak mózgu, taki suchar. Może trochę niesmaczny w tej sytuacji, ale chcę Państwu powiedzieć, że w tym momencie uważam, że jakakolwiek pomoc tym dwóm kretynom, którzy pasją się nad zwierzętami, to jest w tym momencie wspieranie naprawdę zła. Ludzie wysyłali im pieniądze, myśleli, że to jest tak normalnie, a tam po prostu było cierpienie. W tym momencie to ja po prostu widzę tę sytuację w ten sposób, że pan Krzysztof K. czerpał wewnętrzną, sadystyczną, perwersyjną rozkos, rozkosz z cierpienia zwierzęcia. Przecież ten pies by za niego życie oddał, gdyby ktoś mu coś zrobił. Gdy go bili, to podobno pan major uciekł, pies był zamknięty, ten pies by się rzucił na napastników, oddałby życie za tego, Kretyna. Tymczasem ten człowiek go głodził. Głodził go, nie wypuszczał go, to jest tortura psychiczna dla zwierzęcia, także fizyczna, bo przecież taki pies musi się wybiegać. Przecież słuchajcie, dla mnie to jest niepojęte. Przecież jak ja, gdybym się ja zajmował tym psem, Micha byłaby pełna. Jakby był gruby, to bym zmniejszył, ale Micha by, miałby co chciał. Biegałby sobie ile by chciał. Chodziłbym z nim na spacery, żeby tylko dać mu jakąś radość. Przytulałbym go, mówiłbym do niego miło. Zawsze staram się do, i do kota, i do psa, staram się bardzo miło, serdecznie, cieplutko mówić, żeby się czuły kochane, po prostu. U mnie zwierzęta się czują kochane, bezpieczne. Przytulam je, głaszczę, dotykam. Fionusia też to bardzo lubi, mimo że była tak nie lubiła na początku, bo była bita tam, gdzie była wychowywana, miała różne swoje fobie, dlatego ją często przytulam, mówię do niej, no wiadomo, mówię różne rzeczy, ale mówię to miłym tonem. Ona się wtedy momentalnie odpręża. Do kota też to robię, zwierzęta mi ufają i to jest fajne. To jest istota, żywa istota, która ma uczucia, która się potrafi bać zobaczcie jak Brajanek biega za nami na spacerze w tym małym lasku co Państwu nagrywałem Fionusia szczeka, pilnuje domu no to jest pies pracujący i ja go bardzo za to szanuję ja bym tego nera przytulał dawałbym mu frykasy różne rozpieściłbym go byłby szczęśliwy i to jest myślę prawdziwy mężczyzna powinien dbać o to żeby jego zwierzę było po prostu szczęśliwe żeby było kochane żeby się czuło bezpiecznie żeby wiedziało, że ma oparcie w swoim panu, że pan o niego zadba, wygłaszcze, wyczesze. A te świnie po prostu traktowały tego psa jak, nie wiem jak kogo, no jak psa, tak? Dobrze, no trzymam, trzymam buzię na kłódkę, bo korci mnie, także powiem państwu, jeśli chodzi o mnie, to to jest koniec, koniec traktowania tych kretynów jak jako no tak jak ich traktowałem, tak. Fajny serial. Jeśli w tym momencie dochodzi do tego cierpienie, jakaś, nie wiem, zboczona rozkosz z czerpania jakichś rozkoszy, radości perwersyjne z cierpienia zwierzęcia, to dla mnie to już nie są ludzie. Sorry, winę tu, ale dla mnie człowiek, który tak traktuje zwierzę, to to nie jest człowiek. To jest istota żywa, czy to będzie kot, czy to będzie pies, czy na świnie bym miał, czy krowę. W życiu bym nie pozwolił na to, żeby się krzywda działa, tak? Nie wiem, jak można żyć w jakimś kurwa-mać domu z psem, z kotem i go źle traktować, nie dawać mu jedzenia i tak dalej, i nie przytulać go. To też jest istota, ona też czuje. Każdego psa pochowałem osobiście. Przy każdym psie, a to było siedem psów, już tutaj, na Podkarpaciu. Po prostu mówiłem przyjaciółce: pożegnaj się z psem i sobie na górę, a ja już tutaj z panem doktorem załatwimy temat. Dostawały szpryce, zawsze byłem. Na przykład przy dwóch pieskach no, głaskałem je tak, mówiłem do nich. Jak dostawały środek na sen, to mówiłem, przytulałem. Po prostu zasypiały szczęśliwe, zadbałem, żeby były szczęśliwe. Potem wiadomo: zastrzyk w serce, upewniałem się wielokrotnie. Jeszcze potem, no to wstyd gadać, brałem od przyjaciółki stetoskop i patrzyłem, czy czegoś tam nie ma. Potem czekałem jeszcze ze dwie godziny. No i się upewniałem, że nie żyją i zakopywałem. Zakopywałem i. I tyle, bo tak się dba o psa, a nie traktuje się w taki sposób. Dla mnie to jest bydło ludzkie i powiem Państwu, że to już koniec fair play. Ja osobiście, jeśli ktoś polegałby na mojej opinii, Grosza złamanego nie dać tym kretynom, nie wysyłać im już nic, pies został zabrany. Dla mnie to już jest koniec tego serialu, i tego majora, i Krzysztofaka dla mnie to już jest koniec tych gnojów. Dla mnie to już nie są ludzie oczywiście to są ludzie w oczach prawa ale dla mnie w sensie takim humanistycznym to już nie są ludzie. No i tyle w temacie. W tym temacie jest też. Myślę, że dużo innych bulwersujących rzeczy, ale, no, tak reasumując, gdzie były służby przez dwa lata alarmowane przez widzów e, serialu tego Uniwersum Szkolnej 17, e, dlaczego nie reagował e, Mexicano TV, dlaczego nie reagował Major, tak, e, dlaczego nie reagował ten niemiecki, dlaczego nie reagowali ludzie, którzy tam byli. E, no i co? I mam nadzieję, że po tym wszystkim, znaczy słyszałem gdzieś tam, że on już wrócił, pan Krzysztofka, do domu. Ktoś tam gdzieś mówił, chyba Mariusz, właśnie ten nieboży jejebak, bo go słuchałem właśnie pół godziny temu. Szczerze państwu powiem, myślałem na początku, że to fake jest, tak? Że to ktoś zrobił, bo to kiedyś tak był taki moda na wysyłanie takich stron tak i tam było właśnie takie śmieszne tak się wstawiało kogoś zdjęcie, że został złapany na przykład na obnażaniu się. No takie śmieszne były fejki. Na początku myślałem, że to jest fake, nie mogłem w to uwierzyć. I po prostu to nie jest fake. I powiem państwu, to co mną wstrząsnęło najgorsze to to, że pan Krzysztofka wiedział, wiedział o tym, że że to ludzie sprawdzają, że to będzie sprawdzane, i mimo wszystko nie zmienił nic. Nie zmienił nic. Czyli zobaczcie, jaka zaciętość. Zobaczcie, jaka zaciętość. Wiedział, że to wcześniej czy później się wyda, ale jeszcze był tak zacięty, że jeszcze tego psa nie karmił, a może właśnie jeszcze mu zacisnął, docisnął śrubę jeszcze bardziej temu psu. Dla mnie to jest po prostu zboczeniec w tym momencie zboczeniec, po prostu zboczeniec. Nawet gdybym, gdybym był, nie chce mi to przez myśl przejść. Każde swoje zwierzę kochałem, płakałem jak płakałem jak po prostu, nie wiem, jak nie wiem, jak to. Płakałem po zgonie każdego zwierzęcia. Tutaj opakiwałem, przeżywałem swoje. To chyba każdy, dla mnie zwierzę, zwierzę to nie jest zwierzę, to jest przyjaciel. Dla mnie zwierzę pies KOT to jest członek rodziny. Biorę, biorę psa kota, to to jest członek rodziny. I powiem wam, że to jest dla mnie zboczeniec, który wiedział, że to będzie jakby sprawdzane i jeszcze dociskał śrubę, nie karmił, nie wypuszczał, nie, nie wyczyścił z tych guwien, mimo że miał masę jedzenia i miał masę czasu, przecież ci ludzie nie pracują. To są bezrobotne nieroby. Więc ja tyle czasu znajduję na psa, a przecież pracuję praktycznie od rana do wieczora przy tych audycjach, felietonach, pilnowania tych portali, samiec web, zobaczcie ile to pracy, bracia samce peli, ile to jest pracy. Więc to jest dla mnie najgorsza sytuacja. I mam nadzieję, że albo pan Krzysztof K. trafi do więzienia, bo za to grozi do trzech lat. Mam nadzieję, że wysoki sąd spojrzy na to, że on wiedział o tym, mimo że wiedział nadal psa yy, Źle traktował. Albo trafi do więzienia, albo trafi do choroż. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ten człowiek wróci do domu i za te cierpienia, które robił zwierzęciu, będzie sobie normalnie żył. Także no tyle. No tyle, szanowni państwo, byłoby w tej audycji. Jeśli coś powiedziałem za mocno, to, to przepraszam, ale, ale no po prostu no i tak się bardzo hamowałem, bo to po prostu byłby jeden z tych wyzwisk i bluzgów z mojej strony. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem ludzi, którzy niszczą zwierzęta, źle traktują. Dużo czytałem o różnych psycholach i no niestety zawsze było tak, że seryjni mordercy zawsze paswili się nad zwierzętami, żeby daleko nie szukać. Kukliński, tak, płatny zabójca na usługach rodziny Gambino, zresztą polecam, jest z nim wywiad szokujący. No było trochę tych psycholi i każdy z nich w młodości katował zwierzęta. Także dla mnie to już nie są ludzie, dla mnie to już kończą się żarty. Tam, gdzie jest jakieś cierpienie, zwierzęcia, psa, to, to, to już się kończą żarty, kończy się serial, kończy się wszystko. Dobrze, szanowni Państwo, to by było na tyle. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dla mnie nie będzie miły, bo jestem jeszcze trochę podkurwiony tym wszystkim. No, niestety, za mocno sobie to wyobraziłem, jak on cierpiał, i no, od razu tak sobie wizualizuję, jakbym go przytulił, jeś mu dał zabrałbym go do weterynarza, żeby mu tam tą łapę, nie wiem, czy to się da nastawiać, czy to się łamie jeszcze raz i potem nastawia, nie wiem, nie wiem, czy to jest możliwe, bo ten pies już ma 9 lat. Wyobrażam sobie, jakbym z tym psem na spacery chodził. Zresztą, no nie jest tajemnicą, Państwu mówiłem, że jak Fionusia, czyli mastiff tybetański, jak go braliśmy tutaj, no to strasznie chciałem chodzić na spacery, dlatego że no, no, no samemu głupio jest tak chodzić, tak? No myślałem, że z psem będę chodził, no ale Fiona okazała się panicznie bać ludzi, e, gościów hodowli, ona po prostu była, najprawdopodobniej była bita i się po prostu ludzi bała. No i trudno, no. Chodziłem, chodziłem po nocach z nią, e, trenowałem, próbowałem jakoś przełamać w niej ten lęk, ale to ona, jak wracała, to ciągnęła, musiałem za nią biec. Wpadała w panikę, to już sobie w, po paru latach dałem z tym spokój i człowiek tu jakoś pracował nad tym psem, żeby było, ale tak jak jest w domu, to jest ok. Szczeka ciągle. Szczekanina ciągle jest. Ona lubi sobie tak poszczekać od czasu do czasu, także lepiej się czuje. Już macham ręką, nie szczeka. Pozdrawiam Państwa serdecznie i sorki, że taki temat smutny, no ale, ale skoro już mówiłem o uniwersum szkolnej 17 wiele razy, no to trzeba postawić kropkę na po męsko i sobie powiedzieć, Tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się. Cześć.